Siemano, cześć, witam, Throat of the World. To jest ten moment dla mnie i dla was, żebyście zobaczyli, jak gram Extreme Demona. Nie wiem, co w nim jest, patrząc po nazwie, będzie to prawdopodobnie mapa fabularna. Extreme Demona nigdy żadnego nie ukończyłem, nie spodziewam się, że to się wydarzy teraz, ale jeśli wam to wrzuciłem, to mam nadzieję, że przynajmniej było śmiesznie. Let's go, Throat of the World. Help me! Slow boosting is not necessary! Tak! Momentum. Nie! Expecto momentum! Nie mogę tak! Wkurza mnie to! Momentum! Expecto! Momentum! Ej, to jest... To ewidentnie mi się podoba. No, czaszka. Co za czaszka? Znaczy, chyba mnie nie ostrzega, że... No. I tak, rozpoczęła się podróż przez mojego pierwszego Extreme Demona w 4 aktach. A to jest... Akt pierwszy. Ekstaza. Okej, generalnie bogactwo góry, lecimy zdobyć górę, której nigdy nikomu nie udało się zdobyć. Czekam na epicką przygodę. Bardzo fajne jest to deko. Podobają mi się te backgroundy, że faktycznie widać jakby ściany lasu gdzieś tam z tyłu. O, chyba weszliśmy wreszcie do góry. Pawciu! Kliknąłem patrząc na twój awatar. Okay. Dzięki za strzałkę, ziom. Miło z twojej strony. Będzie boom? A nie, wziąłem dynamit. Chcę też kill off. Weź kifol. No potrzebuję tego kifola. A, ale się dałem zabić. No przecież... No. Będę tu ginął jak głupek. No czemu tutaj umiem, a dalej już nie umiem? To mi dobrze wychodzi skakanie z ten. No, udało. Aaaa, po to tu byłem. Dobra, podłóż dynamit. Let's go! Kaboom! Tak, Rico. Kaboom! Nie wiedziałem, jaki dźwięk zrobić. Chciałem zrobić jakieś fajne boom, a zrobiłem takie cringe'owe. Kaboom! Czy mam więcej dynamitu? Białe jest. Można tu dynamitem jeszcze więcej wysadzić? Co? Jakby... Aha. Dobra. Tak się odwraca po prostu sterowanie. A to jest przejście? Nie. You just walk over it. Dziękuję, wojownicze żółwie ninja, że mnie nauczyliście, że przez takie małe spadki można... mogę kopnąć kamień. A, już nie mogę. Ha! Tak, są checkpointy i to są całkiem szeroko porozkładane. Naprawdę mi to daje duże poczucie komfortu, że w razie czego nie powtarzam ogromnych połaci terenu, tylko trochę. Podobało mi się, bo tam widziałem w opisie, że ktoś dał... Autor. Że tu jest 20 parę minut gameplaya. Ciekawe dla kogo. Przechodzi to bezbłędnie i dokładnie wie, gdzie iść, to może. 20 parę minut gameplaya. O! Tu jest koniec! Ups. Trzymam kciuki, że się wyrobię w godzinę. O ile w ogóle się wyrobię, w sensie o ile uda mi się to w ogóle ukończyć. Dobra, jestem. Nice. Tu jest spadek też? O matko, to jak ja mam wejść wyżej? Ha, ciekawe. Mam wrażenie, że jestem coraz bliżej, ale dalej... Daleko. Gdzie może leżeć za siedmiogórogród? Za siedmioma górami. To dosyć daleko. No, fuck it. No czemu nie mogę doskoczyć? Ja chcę jeszcze raz. Nie. Tylko co ja mam tu zrobić? Aha, chyba widzę. To jest półka, tak? O... Fuck! No nie, jak mnie to zdenerwowało teraz. Przecież to nie było trudne do zrobienia, żeby naskoczyć na tę półkę. Dlaczego to zrobiłem? Zawadziłem łbem. No głupek, no zawadziłem łbem, no. Fuck! Jump. Nie doskoczyłem! Ale przynajmniej już wiem, jak to zrobić. W sensie, no inaczej. Byłem blisko, o tak. Zawsze jest tak, że jak już raz mi się coś uda, to przynajmniej łatwiej mi się to replikuje. To zresztą widać po tym, jak robię ten fragment już, gdzie też miałem swoje problemy już z nim. No a teraz raczej idzie mi to w miarę sprawnie. Wiem, w których momentach dokładnie mam skakać, co robić. No. Bam! Dobrze! Bra. Dajcie mi spokój. No nie, Pawciu, ja myślałem, że cię będę powoli kiedyś doganiał czy coś. Spróbuję chociaż. A ty mi mówisz, że masz checkpoint, jak ja właśnie zdobyłem ten checkpoint. Niech.
to umiesz zepsuć zabawę. O nie! Kolec tam był. Dużo osób oglądało Skażonego na śmierć! Shit. Tego się nie spodziewałem. No i właśnie dlatego ja mówię, że muszę zawsze wpaść we wszystkie pułapki. Jak gram w klasiki, kto nie słyszał tego jeszcze, to zawsze powtarzam, że ja muszę koniecznie wpaść we wszystkie pułapki. W każdą jedną. Bo ja mam po prostu tak, że jeśli jakiś pułap... Za pierwszym razem, jeśli uniknąłem, że mój mózg jej po prostu wystarczająco nie zarejestrował, żeby zapamiętać. I to był przypadek, że jej uniknąłem, nie? Taka chwilowa intuicja. A jeśli mam faktycznie robić coś dobrze, to muszę co najmniej raz od tego zginąć. No i tak to się sprawdza w przypadku GD bardzo mocno. Bardzo to widać. Co? To nie było tło? Dobra, moim zdaniem to wyglądało jak tło. Myślałem, że mogę sobie naskoczyć na to. Wiecie na co, widzieliście. Ale fuck. Co ja mam tu? Aha. Niby tak, tak? Dobra. Aha. Okej. Okay. Dajcie mi checkpoint, please. Jest checkpoint! Dobra. Matko, ta góra się wali. Ja nie wiem, czy ja chcę się na nią wspinać. Już nie zejdę więcej. Teraz będzie run for it! Run! Dobra, jest git. Jump! O, slope! Slope, 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 slope. Co teraz? A tu jest kolejny slope i muszę doskoczyć tam, rozumiem. Checkpoint! Ej, szybko poszło teraz. Szybko poszło. Dobrze jest. Dobrze jest. O, dobra. 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 Ej, checkpointik, nice. Nie, to nie jest checkpointik. Poszukaliście mnie? Ten namiot nie jest checkpointem? Dalej muszę iść. Tyrolka. Okej. Co? Ale liczyłem, że będzie jakaś nowa strzałka, która mi powie, że mam coś zrobić. No przecież tu powinien być, po to jest ten namiot, żeby tu był zapis. No to totalnie wygląda jak ognisko, powinno mi zapisać, a nie. Okej. Okay. Slow-mo? Aż założę drugą słuchawkę. Ej, to ta tyrolka nie była taka trudna. Myślałem, że będzie gorzej. Jeśli weszliście tu, żeby liczyliście na moje nerwy, to na razie nie jest nawet blisko. Bardzo dobrze się bawię. Naprawdę bardzo dobrze się bawię. Expecto Momentum. Przepraszam, ale Expecto Momentum jest moim prywatnym memem, który nikogo nie bawi poza Wilgaxem. No czemu ja nie mogę doskoczyć? No, udało się. Nice. Ha. Dobra. Tam nie wyląduje. Potrzebuję zrobić taki myk, że... O, tu wyląduje właśnie. O, fuck. Dlaczego? Dlaczego robicie mi takie rzeczy? Przecież to niby było oczywiste, że ktoś się w końcu... Znaczy, coś się w końcu zapadnie, ale dlaczego to i teraz? Za łatwo było, co? No. Dobra. Okej. Okay. Strzałunia. Jest git. Jest, co to jest? Tak. Mogłem się tego spodziewać. Muszę zrobić tak i zawrócić. Git. Nie! To wymyślił, żeby to wybuchało. Aha. To jest jej zasięg, rozumiem. Okej. Okay, to jest zasięg tej roślinki. Ona ma cooldown. Dobra, jest checkpoint. Git. Dobrze czytałem. Fuck! O, trzymaj w prawo strzałkę. Czemu nie trzymasz w prawo? Cordy, co ci jest? What the fuck? Ja myślałem, że muszę na ten niebieski skoczyć. Trochę spanikowałem. Halo. A wiecie, co mnie najbardziej wkurza? To, że za każdym razem, jak chcę dojść do tego skoku i spróbować jeszcze raz, to muszę przechodzić przez te cholerne roślinki, które muszę przeczekać. I to trwa, i trwa, i trwa. Tak mi to wkurza. Nieprawdopodobnie. Aaaa, brakło.
Dobra. I teraz tak, musiałbym się odbić jeszcze raz z powrotem. Myślicie, że na tym pachołku to będę bezpieczny od tej roślinki? No najwyraźniej jestem. Okej. Nie zapadło się. Dobra, jump. Jump, jump. O, dobra, wysać. Git. Odpal. Strasznie dużo jest tu tych roślin. Będzie mnie to denerwowało. Jakbym zginął, to się zapadnie, prawda? Dobra. No, ale nie! Jezus, 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 dobra, żyję. Nie trafia mnie tu. Prawie zginąłem. Ale było blisko! Jest zapis! Jest zapis! Aha, trucizna, świetnie. Dzięki za GG. Jesus, ale to będzie dobre. Kurde, no bo presja czasu, nie? To brzmi idealnie, naprawdę. Płomień! Płomień jest! Rozpaliłem go! Ajajaj. Widzę, że to będzie wesołe. Fuck. Git? No! Halo, ale przecież... Nie zrobiłem żadnego błędu po drodze. Jak ja mam to niby zrobić jeszcze szybciej? Run! Run! Nie! No! Nie! A, zero! Widzieliście to? Miałem 0, 0, 0, 0. Równe 0. Bardziej blisko się nie da być. Run! Run! No! Tak! Zdążyłem! Zdążyłem, jestem! Yes! Yes! Ale jeszcze nie mam tego. Nie mam checkpointa, tylko zdążyłem, ale zdążyłem. Okej. Cordyceps. The Hive. Ja mam 3 życia tu. Nice. Kunaj! Ale w ogóle jaki ładny jest ten boss. Bardzo fajnie jest skrojony. Bardzo mi się podoba wizualnie. Naprawdę. What the fuck? Oh. Jakie on ma ataki śmieszne w ogóle. Oh. Dobra. Kunaj. A fuck. Ale się władowałem w niego. Ajajaj. Ale dobra, bo to... Te ataki nie są takie trudne o tyle, że one mają ten laser, który wskazuje, gdzie będą, ale ten laser nie jest wiążący. No i wzleciał. No i zrzuca te jaja. Król Royo. Mr. Royo. Royo to ty?
O! Ty, nie rozpędzaj się tak. Ja cię planuję zabić. Masz jakąś drugą fazę, czy będziesz tak leniwie grał przez całą grę? Dawaj, ziomuś. Rozkręć się trochę, bo mi mało. No to było niebezpieczne. Okej, to jest szerokie, ale niewystarczająco, żeby jakoś bardziej mi zagrozić. Ja myślałem wcześniej, że to jest bardziej niebezpieczne. Nie no, jego ataki na razie są takie dość delikatne wręcz, rzekłbym. No i dostałem. Co to jest? Tego nie było. Okej. To już znamy. O, dawaj! Dobra, zdążyłem. Okej. Zdech. No i najsik. Łatwiutko. Hello! Siema, Kumax. O, mamy dwa namiociki. Jeden dla mnie, jeden dla ciebie. Już quitować miałem. Ej, nie quitujcie, no, walczcie! Musimy razem zawalczyć z tym levelem i go pokonać, słuchajcie. To jest... O Jezu, tu jest lód. Dobra, ja quituję. Ja quituję. Rozdział drugi. Gniew.